Według badań Konecznego, empirycznych czysto, bo on był empirykiem, trudno wyróżnić wiele norm wspólnych dla całej ludzkości. To jest bardzo istotna sprawa, bo dzisiaj mówi się o tym globalizmie, mówi się o jakichś normach wspólnych dla całej ludzkości, przy czym oczywiście w rozumieniu Petrażyckiego piętki i również w rozumieniu cybernetyki społecznej, to o normie mówimy nie w sensie abstrakcyjnym, tylko normą społeczną jest ta reaktywność, która faktycznie funkcjonuje, a nie która jest głoszona. I właśnie to jest problem z tymi normami ogólnoludzkimi, które w dzisiejszym globalizmie się, jakby to powiedzieć, wychwala pod niebiosa. Bo po pierwsze, broń cię Boże, wychwalaczu norm ogólnoludzkich podawać jakieś przykłady. A jeśli już podajesz jakieś przykłady, to nigdy nie są faktycznie wyznawane jakieś normy ogólnoludzkie, tylko pewne projekty, Tak które jest. ten wygłaszacz uważa za stosowne wygłosić. Takie Bo to, pobożne życzenia, może. tak jest, bo to jest, proszę pana, przykładem dominacji idealizmu epistemologicznego. Tak jak myśmy to sobie tam zdefiniowali. I on jest metodologią właśnie typu wolnomularskiego. Że jak coś głosimy, jak się na coś zgadzamy, to to jest. A to niekoniecznie. No możemy sobie przegłosować, że grawitacja nie działa I to jeszcze tak głupio się i zgadzamy. asfalt wypowie. Nie, no, I to asfalt, my się tak właśnie. idiotycznie w tym zgadzamy, że my tu się zgodzimy, Tak to jest. raz, dwa, trzy, cztery, sześć, nie? Sześć osób, tak? Tak Że jest. wszyscy na świecie kochają pączki. Tak jest. Albo polskie. I naprodukujemy tych pączków, i Pewnie. będziemy sprzedawać. A nikt nie będzie chciał tego Nikt, kupować. albo mało kto. Mało kto. Tak I jest. my się będziemy zgadzać za całą ludzkość. Ale to jest podejście właśnie idealistyczno-epistemologiczne, lansowane, żeby nie powiedzieć narzucane, przez metodę masońską, o której mówiłem poprzednio. Tylko przez panią Szumilas. Ona Słucham? już jest znana. Nie, też pani Jest Kluzik. pani Kluzik-Rostkowska. No to jeszcze zeszły podrynie. No ja nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, proszę was, tutaj jak my mówimy o normach, to mamy na myśli normy realnie funkcjonujące. Na przykład to, że prawo, jakaś norma prawna została w legalny sposób uchwalona przez organy ustawodawcze, to nie znaczy, że ona realnie działa, bo są tak zwane martwe normy prawne, które nie funkcjonują w życiu i dla nas ich nie ma, bo one nie sprzęgają żadnych bodźców, żadnymi reakcjami. No nasze w tej chwili organy ustawodawcze to masę takich norm uchwalają, unijne tak samo. Konecznie natomiast interesował się normami, które realnie funkcjonują w społeczeństwie. I proszę bardzo, pokażę najpierw różnicę. Różny jest stosunek do władzy państwowej. W turańskiej bezwzględne posłuszeństwo, molczać słuszać, w łacińskiej ograniczenia etyczne. Jak władza nakazuje działania sprzeczne z etyką, to należy się im przeciwstawić. Nawet w wojsku widać, no chyba w wojsku to widać najbardziej, jakby to powiedzieć, wyraźnie, że w jednych armiach, jak ktoś nie wykona rozkazu, to go od razu pod ścianę i bach, a w innych, to jeżeli idzie się z tym do sądu wojskowego, jeżeli sąd uzna, że Rozkaz ten był po sprzeczny z prostu. prawem, tak, ale to jest też ciekawostka, że nawet w III Rzeszy Wehrmacht do końca Rozkazy. zachował w swoim kodeksie zasadę, że nie należy wykonywać rozkazu sprzecznego z prawem.
W SS było inaczej, tam było Mein Ehre, Heil Stroje i tam każdy rozkaz był prawem. Natomiast Wehrmacht to bronił do końca tą zasadę. Słucham? Ale dla Rosji, które sobie stały, w Wehrmachcie. W Wehrmachcie, tak. Wehrmacht to bronił tą zasadę. To znaczy, to jest zasada tego porządnego bizantynizmu, a SS już było na turańskich zasadach. Ich schwöre dir Adolf Hitler, unser Führer und Kanzler des Reiches, schwörend Tapferkeit, gelobe dir und den von dir bestimmen vor Gesetzen. Gehorsam bis von den Tod. To znaczy przysięgam ci Adolfie Hitlerze, wodzu nas, kanclerzu Rzeszy, wierność i posłuszeństwo. Przysięgam tobie i wszystkim przez ciebie wyznaczonym posłuszeństwo aż do śmierci i na koniec było invocatio Dei. Zohar mir Gott helfe. Więc to już była turańska przysięga. Było. No, Wehrmacht miał na klamrach Gott mit uns przecież. SS już tego nie miało na klamrach chyba. Ale to przecież tak, ale to jeszcze była tradycja z Hindenburga i wcześniej. Wcześniej jeszcze. Tak. Ale w każdym razie tutaj wykonanie każdego rozkazu było istotą honoru SS-mana. Pojęcie honoru też jest różne w różnych cywilizacjach. To jest turańskie podejście. No, bizantyjskie oczywiście prawo.